jest 3,5 hektara. To, co jest niewykoszone, tutaj za tym rowem jest 80 arów. Nie było używanych w ogóle, więc zaczęło powoli zarastać. Więc tutaj, na tej części zrobimy taki park wypoczynkowy. Jakieś oczka, krzewy, drzewa. Taki wyodrębnimy. Natomiast tu na tej części staną właśnie te domki holenderskie i wyodrębnimy jakąś część ziemi do uprawy ekologicznej. Mamy tutaj, jak już widać, rowy, po tej stronie są rowy wyczyszczone, teraz nie ma wody, tu jest też rów wyczyszczony, nie ma w nim wody, dlatego że ten rok był suchy. Ale my tu sobie damy radę. Najważniejsze jest, że stoję na własnej ziemi. Jest naszą własnością i możemy robić, co chcemy. Nie jesteśmy nikim ani z niczym związani, żadnymi umowami. Nikt ani nic nas nie może tutaj ustawiać do pionu ani do poziomu. To jest najważniejsze. Więc uważam, że jest to najszczęśliwszy moment, który właśnie przechodzi do historii, jak to wygląda jako teren dziewiczy. Tam dalej widać miejscowości. To są takie mniej więcej odległości od miejscowości innych. Są tu duże możliwości. Tam też daleko widać czerwone dachy domów. Tam widać, już tutaj jest trochę bliżej, bo to jest gdzieś tak z pół kilometra. Ale to nie jest zagrożeniem. Dookoła mamy tereny uprawne. Tu mamy taki falochron, można powiedzieć, przed wiatrem. Jakby silne wiatry były, to ten szpaler drzew tu nas całkowicie chroni. I tutaj też jest jakiś lasek dziki. To wszystko porosło, ale to wszystko jest. Czyli tamten lasek nie jest nasz. Nie, tam to nie jest. Tu jest jak ten rów. Jak ten rów leci tak wzdłuż tych krzaków, tam się schodzi prawie do zera, prawie. To jest taki, tu jest taki klin. Można powiedzieć, tu jest klin, a tu jest taki trapez. Trapez. No ale mamy wszystko w jednym kawałku. To jest ważne. Jest to 29 wrzesień 2016 roku. Godzina jest troszkę przed godziną 14. Tak to wszystko wygląda w naturze. Mamy tu kawałek ziemi i kawałek nieba. Teraz tylko od naszej pomysłowości, kreatywności zależy, co tu pojawi się materialnie, bo mentalnie to już właściwie to wszystko jest. Myślę, że w następnym roku, w sierpniu, zrobimy tu spotkanie, pierwsze spotkanie, bez względu na to, jakie warunki będą. Najwyżej będzie można przybyć tu przyczepami kempingowymi, namiotami. Spróbujemy się do tego czasu jakoś przygotować, żeby tu była woda na miejscu. Nie wiem, studnie wykopiemy. Przyjedzie Piotruś, Mariusz. Już się deklarowali po uroczysku. I jeżeli inne osoby się pojawią,
tutaj w dowolnym czasie można przychodzić i można pomagać robić.